Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu, ale mamy dzisiaj warunki, prawda? Tu trawy szeleszczą, tam pociąg jedzie, ówdzie samolot zasuwa, to jeszcze kartka będzie szeleścić, no w ogóle niesamowite. Proszę państwa, od pewnego czasu nasza wierchuszka usiłuje nas przekonać, że jesteśmy najmądrzejsi, najpiękniejsi, że nasz dzielny i dumny kraj to jest po prostu jądro. To jest po prostu pępek świata. I w tej sprawie, a jedźże, leć. W tej sprawie państwo pozwolą dwa słowa. Pępek świata. Ja w związku z rodzeństwa brakiem zostałem jedynakiem. Mawiała i mama, i tata, ty jesteś pępkiem świata. Nie powiem, czasami przy tym trafiały się profity i to, co dla siostry i brata było dla pępka świata. Lecz za to w późniejszym czasie chętniej mnie bili w klasie, bo taka już dola garbata, nie lubią pępków świata. Gdy status pępka mnie znudził, przestałem wkurwiać ludzi i niech tu zawiśnie fermata, skończył się pępek świata. Niedługo było mi dane zachwycać się tym stanem, bo chcę pewien skrzat dyplomata, bym znów był pępkiem świata. W komplecie, wraz z rodakami, staniemy się pępkami i wspólnie stworzymy na lata największy pępek świata. Zeżarłszy wszystkie rozumy, napuchnie kraj od dumy i wypnie herlawa się klata. Myśmy są pępkiem świata. A świat najpewniej pomału przyjrzy się swemu ciału, oleje lub dadowi watu. Bo po co pępek światu? Dziękuję państwu serdecznie. Do zobaczenia, do jutra.